Jakub Kulik dla Fansportu. Na szybko jest ze mną łapa po pierwszej walce, po zwycięstwie. Spokojny, opanowany i celny. To taki był plan na tą walkę? Tak, dokładnie, dokładnie. Opanowanie. To jest turniej, żeby się nie rozbić. To jest zawodnik, jest 20 chyba 6 różnicy kilogramów, jak ma chłopczym uderzyć. Trzeba było uważać, no bo się można nadziać po prostu i mógł mnie tak samo zakautować, nie? Dlatego ta zimna krew. Ten lewy prosty był kluczowy, bo generalnie to on tak jakby zakończył walkę, bo z miejsca, z kroku po prostu trafiałeś i przechodziło tą gardę. Spodziewałeś się, że tak możesz to rozwiązać w pierwszej rundzie? Szczerze mówiąc, się spodziewałem się, że ruszy na mnie, tak? Że ruszy na mnie, jednak będę musiał gdzieś schodzić, uciekać i kontrować. Ja myślałem, żeby polować na wątrobę, no i tym lewym kłuć po prostu, no. Skawał chłopa, wiadomo, że będzie wolniejszy ode mnie i ten lewy prosty, ja mam taki długi, to on tam właśnie wchodził i robił tylko pięści, no to robi krzywdę po prostu, nie? Rozcięcia czy tam. Tak, no i też jak widzieliśmy, podłącza i nokautuje. Nie zatrzymuje, każą nam kończyć, bo czekać później walka. Dzięki bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.